Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Prosto w równaniach y równa się 2mx odjąć m kwadrat minus 1 oraz y równa się 4m kwadrat x plus m kwadrat plus 1 są prostopadłe dla jakiego m? Żeby dwie proste były prostopadłe, to iloczyn tego, co stoi przy x-ach, musi być równy minus 1, czyli a1 razy a2, taki warunek znajdziecie w tablicy, musi być równy minus 1, to jest warunek na prostopadłość. Czyli w naszym przypadku, naszym zadaniem to będzie 2m razy 4m kwadrat musi się równać minus 1. 2m razy 4m kwadrat to jest 8m do trzeciej równa się minus 1. Dzielę stronami przez 8, czyli 1m do trzeciej to jest minus 1/8. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje minus 1/8? No taką liczbą będzie m równe minus 1/2 i to jest rozwiązanie tego zadania, gdyż minus 1/2 do trzeciej potęgi daje minus 1/8. Odpowiedź A.